Cześć. Dzisiaj wrzucamy sobie ładunek na giełdę. Mamy do wysłania ciężarówkę, bądź tam kilka palet towaru. Poszukujemy auta. Więc klikamy sobie giełda. Minęło 8 dni od publikacji poprzedniego filmu i jest już tutaj jest jakaś modyfikacja. Trans cały czas coś tutaj zmienia, modyfikuje, przekształca. Także już mamy zmianę w przeciwieństwie do poprzedniego filmu. Tu mieliśmy giełdę ładunków, giełdę pojazdów. Tutaj klikając giełdę, pod giełdą właśnie chowa się giełda ładunków, giełda pojazdów i moje oferty pojazdów. Dodajemy ofertę, czyli klikamy sobie tutaj dodaj fracht po prawej stronie. Ten przycisk, on pojawia się również tutaj pod frachtami wysłanymi, również mamy taki przycisk dodaj fracht. I tutaj w giełdzie pojazdów również się pojawia ten przycisk dodaj fracht. Klikamy sobie tutaj giełda ładunków, dodaj fracht. I teraz pokażę jak najszybciej wrzucić ofertę. Czyli wysyłam towar Bochnia do Świdnicy. I teraz wymagania dotyczące pojazdu. Teraz trans z automatu zaznacza tandem. Jeszcze dwa dni temu zaznaczał zestaw, więc wszyscy co wrzucali oferty na giełdę, wszyscy wrzucali je na zestaw. Teraz jest tandem, ale pojawiło się ciężarówka i solo. I nie za bardzo wiadomo co kliknąć. Dla mnie tandem to jest to. Czyli auto ze skrzynią i przyczepa, czy tam naczepa. Takie jest również określenie w Wikipedii. Tandem. Ciężarówka ze skrzynią i z przyczepą. Czyli skrzynią i przyczepą. Także tandem to tandem. A zestaw no to zespół pojazdów, więc wydaje mi się, że powinno być tandem, zestaw i ewentualnie solo czy bus. Dobra. Jest jak jest. Zaznaczamy sobie firanka, ładowność 24, typ ładunku, paleta. I te wszystkie pola trzeba uzupełnić, bo inaczej nie wrzucimy oferty na giełdę. Klikamy i pojawia się takie okienko, którego nie da się pominąć. Tutaj możemy skorzystać z opcji, które oferuje Trans. Nowa platforma. Skorzystać ze Smart Matcha, czyli wrzucić, że tak powiem, do tego algorytmu, który stworzył Trans. Wrzucić ofertę do grupy przewoźników lub na stałe trasy. Opcjonalnie można sobie wpisać kwotę, ale ja zawsze wrzucam z giełdy, pomijając fakt, że za te oferty trzeba dodatkowo zapłacić. Wrzucam je po prostu sobie na giełdę i ona się już tutaj pojawiła. Możemy ją znaleźć we frachtach wysłanych. Tutaj jest na pierwszym miejscu. Oczekuję na oferty. Jak sobie ją klikniemy, tak się nam wyświetla, tak wygląda. Nie ma tu za wiele informacji, bo po prostu wrzucaliśmy nic nie dodając odnośnie ładunku od siebie. Mamy tutaj wszystkie te okienka, wszystkie te karty, które pojawiają się przy wyszukiwaniu ładunków na giełdzie. Mapa, to o czym nie wspomniałem wcześniej. W tym widoku nie da się tutaj nic zmieniać tej trasy przelotu, ale klikając tutaj na pokaż dużą mapę, otwiera nam się nowe okno. No, sobota 22, przeciążenie sieci, więc wszystko chodzi wolniej. No i tu już możemy sobie tą trasę modyfikować jak nam tam pasuje. Właśnie w tym dużym oknie i również nam to wszystko pokazuje. Tego o tym nie wspomniałem wcześniej. Taka możliwość jest. Dobra. Wszystkie mamy tutaj te karty. I teraz wrzuciliśmy ofertę, więc chcemy ją usunąć. Dajemy sobie tutaj więcej. I tu mamy przycisk anuluj publikację, gdzie usuniemy ofertę z giełdy, bądź skopiować z fracht, czyli go powielić. I tutaj pojawiła się nowa opcja, nowy przycisk. Potwierdź aktualność oferty. To jest właśnie po to, żeby nie tworzyć nowej oferty, a ją tylko odświeżyć i klikając ten przycisk znajdzie się ona po prostu na górze zgłoszonych ofert. Usuniemy ją. Teraz pokażę
jak więcej, dodać informacji do ładunku. Dodajemy sobie frakt i dajemy to samo, bochnia. Sobota noc, może nikt nie będzie miał nic przeciwko, że przyspamujemy trochę. Świdnica, załadunek, rozładunek 11, przedział czasowy między 6 a 18.30. Tu też damy przedział, dostawa następnego dnia między 6 a 6. O, nie ma. Jest fix. Przepraszam cię. Jest fix, to jest fix. Termin na 6 godzinę dostawa. I tutaj mamy dodatkowe informacje dotyczące miejsca załadunku. Można sobie dodać nazwę firmy i tak dalej, adres, ale z doświadczenia wiem, że nikt tego nie dodaje. Jednak sobie każdy ceni tego klienta i poufność tego klienta, więc o miejscu załadunku to się dobrą sprawę dowiadujemy dopiero, gdy jesteśmy formalnie zdecydowani na to, że pojedziemy. Tu mamy do wyboru ten nieszczęsny tandem, bus, dajmy sobie tą ciężarówkę, cokolwiek to ma znaczyć. Firanka, standard, dowalimy 24. Będą to rolki, o, metry ładowne, 13,6. I tu mamy, możemy sobie dodać dodatkowe wymagania dotyczące pojazdu. I tu niestety musimy wypełnić te pola w większości, gdyż potem nam wyskoczy nam taki alert i nie będziemy mogli dodać oferty. 13,6. Szerokość te rolki mają 1,2 metra. Wysokie są, mają 2,5. Od razu nam wylicza objętość. Dodatkowe wymagania. A, certyfikat XL. O właśnie, to się przyda przy rolkach papieru jak najbardziej. Nie górą, nie bokiem się ładuje. I tutaj inne wymagania. Środki do zabezpieczenia rolek papieru. O. Pyk. Rolki, typ ładunku. Również sobie dodamy tutaj coś informacji. Nazwa rolka papieru. Waga. No, 24 damy. Typ ładunku jest rolka. Ilość jest ich 12. Dobrze? No, 11 damy, żeby się zmieściły. Długość 13,6. Szerokość 1,2. Tu też trzeba wszystko pouzupełniać. Jak się decydujemy już na wrzucanie takiej dokładnej oferty, to musimy tutaj wszystko dodać. I tutaj opis ładunku. Rolki papieru na stojąco. Wysokość 2,5 metra. Zapisz. I wrzucamy sobie ją na giełdę. Wartość metru ładowne, coś tam się pojawiło. Jakiś komunikat, nieważne. Przeszliśmy dalej. Czyli uzupełniliśmy te wszystkie pola wymagane i dalej ponownie pojawia się to okienko, gdzie możemy skorzystać z tych dodatkowych opcji. Opcjonalnie wpisać kwotę. Wrzucamy ją po prostu tak. O. Dodając więcej informacji odnośnie naszej oferty, tych zapytań może być mniej. Raczej na pewno będzie mniej. A te, które zapytania będą do nas skierowane, no to będą raczej od tych zdecydowanych przewoźników na taki towar, na taki ładunek, przygotowanych na taki ładunek. Także oszczędzimy sobie troszeczkę czasu, ale jednocześnie, że tak powiem, mniej tych zapytań o tą ofertę będzie. Klikamy sobie na naszą ofertę. Szczegóły, wszystko jest podane pięknie, wszystkie wartości. Wszystko, co nam potrzeba, 11 sztuk, dodatkowy certyfikat XL, no trzeba będzie potrzebować środki,
do zabezpieczenia rolek papieru i inne wymagania. No bardzo ładnie uzupełniona oferta. Rolka papieru 24 tony, rolka 11 sztuk, na stojąco, wysokość 2,5 metra. Pięknie mamy wszystko tutaj dodane i teraz widać właśnie, gdzie się pojawiają te informacje. Tu mamy oferty, które nam mogą spłynąć od przewoźników. Mapa. Wszystko działa. Historia zmian do oferty. I tak to mniej więcej wygląda. Także usuwamy sobie ofertę. Może nam nikt nic nie zrobi za spamowanie giełdy tak późnym wieczorem. Dzięki za uwagę. To tyle na dzisiaj. Cześć.